Cześć kochani, dzień dobry, witam was we Vlogmasie, witam was w grudniu, w pierwszym odcinku, długo wyczekiwany przez wszystkich moment, nadszedł w końcu, mamy grudzień, mamy Vlogmas. Ja dzisiejszy dzień zaplanowałam bardzo podobnie jak pierwszy Vlogmas z zeszłego roku, tamten dzień spędziłam z mamą i z Wiktorią i dzisiaj również z mamą i Wiką się widzę i jedziemy na małe zakupy. Tak jak mogliście zauważyć na przebitkach porannych, rano wstałam, obudziłam się i patrzę za oknem śnieg. Pierwszy dzień, u mnie stoi na Śląsku śniegu, w tym czasie idealnie w pierwszy dzień kręcenia vlogmasu, więc to po prostu było pisane na 100%. Ubieram się i lecę na dół, mama już na mnie czeka. Jedziemy z dziewczynami, dojeżdżamy już w sumie na miejsce. Czym bliżej miejsca docelowego jesteśmy, tym więcej śniegu. Ale w ogóle nie powiedziałam wam, gdzie jedziemy. Jedziemy do showroomu, w którym znajdują się przeróżne dekoracje świąteczne, choinki, lampki. Tak się w ogóle fajnie złożyło, że moja koleżanka, nasza znajoma pracuje w tej firmie i właśnie dała mi cynk, że bardzo serdecznie zapraszam je, żebym odwiedziła ich showroom właśnie w czasie vlogmasu, że podobno miejsce wygląda mega magicznie, jest pięknie. Także jedziemy sprawdzić, jedziemy właśnie w trójkę. Jest mama i jest Wika. Hejka, hejka. Lecimy. Showroom znajduje się w Kozie Głowach i naprawdę tutaj coraz więcej śniegu na poboczach, bo już w mieście normalnie w Dąbrowie to nie było prawie śniegu, nie? Ale właśnie mówię mamie, że super, że mamy idealną pogodę na vlogmas. Pierwszy dzień vlogmasu i śnieg. Szczęściary. Dojeżdżamy. Wika mówi, że tutaj jest ślicznie. Tak trochę takie klimaty, gdzieś tam Islandia, Finlandia, no. Tak pusto, wszędzie śnieg, nie ma ruchu, taka mgła. Ja widziałam renifera. To tak? No, no to rozglądamy się, może też zobaczymy. Jesteśmy na miejscu, słuchajcie, tutaj tak wsypie śnieg, jest tak zimno. Prawdziwa zima. Niby niedaleko, bo około 30 minut drogi z Dąbrowy. No, wchodzimy. Jesteśmy na miejscu i zobaczcie, jak tutaj jest magicznie. Przecudownie. Jest to serio pod wrażeniem. Tutaj totalnie czuć klimat świąt. Jeszcze ten śnieg, który dzisiaj spadł, przepięknie. Dzień dobry, proszę pani. Dzień dobry. Nie, no mega, wow. Moich ale robi wrażenie, nie? Jak się tu wchodzi. Nie wiem, czy kamera to oddaje, ale jak tu się wchodzi, to jest naprawdę mega. Opłacało się zwolnić z lekcji? Przyjechać? Co się opłaca? Wika się zwolniła z lekcji specjalnie, żeby z nami tutaj pojechać i zobaczyć. Ale bardzo mi się podoba też ten jelonek. Widzisz? Piękny. Mega. No wyobraź sobie, że taki stoi na podwórku. Ładnie. Mega, nie? Ta choinka jest zbyt ładna. No. Ci tak miga. Mamo, właśnie tutaj mówię, że za rok pod salonem taki jelonek. No nie? Piękny. Ja sobie jeszcze zamówię. Ale bardzo piękny jest, no. Różowe, te trójkąty z zabłotymi. O, o. No. O, taki pewnie można zamówić. Tak, ja w tym roku już zamówienie złożę. Jesteśmy po... Ale pięknie, co? Pięknie. Naprawdę pięknie. Pięknie. Tak się już poczuło klimat świąteczny. Ja widziałam na zdjęciach właśnie u Ashley w telefonie, ale wydaje mi się, że na zdjęciach to tak nie oddawało. Teraz starałam wam się nagrać sporo przebitek, żeby pokazać wam naprawdę przepięknie. Jakby mieć taki dom wystrojony w święta. Mega, nie? A teraz jedziemy z dziewczynami na pierogi. Podobno tutaj w okolicy. W tej miejscowości, tak? Bo to jest tutaj. Tak, bo to jest w Kocie Głowach, tak. Tutaj są jakieś podobno pyszne domowe pierogi. Ashley nam poleciła. Mama w ogóle je wypatrzyła jadąc, więc jedziemy skosztować, skonsumować. Wika na słodko? Tak, słodko. Czy na mięsnie? Na słodko. Na słodko. Jest głodne, to myślałam, że jeszcze zjem. Zobaczcie. Ja chyba z serem bym zjadła. A ja z jakimś egodami, bo wcześniej to byłem. Mama. A ja z byle czym, żeby tylko zjeść. Mama jak zwykle. Zimno. Mama jak zwykle, jak to większość mam, zje resztki. Po dzieciach co zostanie. No, zjem resztki. Pierogarnia babci Marysi, właśnie. Ja mam babci Marysi. Ale zobacz, jak jest pięknie świątecznie zimowo, Boże. Naprawdę, jest mega klimat. Całe szczęście, że wzięłam przed wyjściem szczawkę. Co? Co mam zrobione? Śniadanko nie zjadło. Aha. Plecaku śniadanko. No, Wika kanapki dostała do szkoły i przywiotła ze sobą do szkoły. Wchodzimy.
I szczęśliwe dziecko. Smacznego. Głodne też. Po wizycie w showroomie przyjechałam do rodziców. Będą na pewno pytania o ten sweter. To jest sweter, który mam sprzed 2 lat z Sinseya. Bardzo go lubię i w sumie no, jest na każdym wegmasie ze mną od samego początku. Podejrzewam, że identycznego już nie będzie, ale jest super właśnie przez to, że jest z golfem. Mam właśnie robić zimową herbatkę, więc pędzę się rozgrzać, bo naprawdę dzisiaj jest bardzo chłodny dzień. Herbatki wypite, ugoszę się tutaj u Wiktorii. Przyszła do mnie paczka z Sinseya i zobaczcie, to jest paczka świąteczna. Bardzo się cieszę, jestem bardzo ciekawa, co jest w środku, ale słuchajcie, jak moja mama dowiedziała się, że mam paczkę do odpakowania i mam kalendarze ze sobą, które będziemy otwierać na vlogmasie, to stwierdziła, że musimy na nią poczekać. Ogarnia sobie pracę jeszcze na dole, a my już sobie porozkładamy to, co mamy. Czekując na mamę, stwierdziłam, że się tutaj u Wiktorii rozgoszczę. Wika ma tutaj artystyczny nieład. Każda makijażystka wie to, że co to znaczy. Ona nie zdążyła posprzątać. Nie ma problemu, ale szukałam Wika czegoś na usta. Nie tutaj, po drugiej stronie. W tym samym miejscu. Wyżej. O, tak tu. Mam w ogóle mega, mega suche usta. Już smaruję wszystkim, co tylko wpadnie mi w ręce, żeby jakkolwiek je nawilżyć, bo wiecie, jakie to jest takie uczucie, jak usta są spierzchnięte i kurczę, nie masz pod ręką żadnej pomadki, żeby nawilżyć, to jest najgorsze. A oblizywanie to jeszcze... To jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej wyjdzie, dokładnie. Jak kiedyś mówiłam wam, że Barry jest takim psem, który po prostu chodzi krok w krok za kimś, jak był u mnie w weekend w naszym mieszkaniu, to tak samo, do łazienki wszędzie za mną chodził, teraz przyjechałam do rodziców, przykleił się i nosi piłeczkę. Kochany jesteś, Baruś, wiesz? Kochany jesteś. Dobry. Jest i ta pani, która chciała towarzyszyć nam w unboxingu. Chciałam pod kocką dziś. Siadamy. Dobra, pierwszą paczkę mam w Sinseya. O, jeszcze Baruś, tu chodź. Chodź, nasz Renifer. Mamy pierwszą paczkę, która jest paczką od Sinseya i nie wiemy, co jest w środku. Okej. Okay. Bary się zainteresował paczką, zagląda, wącha. Chyba ładnie pachnie, może są przysmaki dla psów. Sztucz. Okej. Okay. I mamy kalendarz adwentowy. Ty, Wika, wiesz chyba, co to jest? O, jest ze świątecznymi. Złota biżuteria ze świątecznymi akcentami. O, no to dzisiaj jedyneczka. No to dzisiaj jedyneczka. Już mama znalazła. No to otwieramy, dawaj. To mnie stresuje troszkę. Kolczyki, mamki. To trzeba otworzyć, tak? No, chyba tak. Ładnie wygląda. Pięknie to wygląda. I takie wisiorki. O, no i super. Dobra, to pierwszy kalendarz mamy otworzony. I na dnie paczki jeszcze jest koszulka z Grinchem. Yes. Grinch świąt nie będzie. I skarpetki. Ale to już pamiętam, że ty nie lubisz tej bajki, albo mama? Ja nie lubię. Oglądałam raz, że nie lubię. Kasia też nie lubi tej bajki bardzo. Jestem Kasia. Ale ładna. Piękna. Ładna bajka. Fajna. I skarpety. Dobra. Usiadłyśmy sobie tak przed podglądem i mama patrzy na siebie i mówi, kurde, ja przyważę, jestem taka ponura, że tak mam ponury kolor na sobie. Mam jeszcze kalendarz z The Body Shopu. Pokazywałam wam no, na Instagramie. Bardzo ładny. Co? Mówię, że bardzo ładne. Skąd wiecie? Nie wiemy, co jest w środku, ale wiem jak wygląda, nie? No, tak, wygląda bardzo. Okej. Ale fajnie, to nie pamiętam. Widzę kartułka na biżuterię. A, i tu trzymasz po prostu jedynkę. Tu jest jedynka. O, znalazłaś. No. Dobra, otwieramy jedynkę. Czyń honory, Wika. O, ja nie wiem, czy ją wyciągnę. Ale bardzo fajnie właśnie tak skonstruowany, nie? O, do końca są nawet. Tak. Szufladki. No. No tak, zrobiłam taka jakby szopka coś, nie? Coś pojęta. Takiego. Jezus. Co tam jest? Do rąk chyba krem? O, no to daję wam go, bo ja go uwielbiam i mam go też w domu. No co, macie prezencik. A że my? No tak. A to dziękujemy bardzo. Wiedziałam, że skorzystamy, jak tu przyjdziemy. Mamy jeszcze dwa takie same kalendarze dla mnie i dla mojej siostry Klaudusi. Od właśnie naszych rodziców. Kalendarze takie spożywcze, duże. Że właśnie otworzymy najpierw dzisiaj mój, bo mam go po prostu w domu. Dokładnie, ja mam swój u siebie, więc na Wiktorii przykładzie zobaczymy, co jest w jedneczce. Wow, ja nawet nie otwierałam go jeszcze. Co w ogóle cię mama podkusiło, żeby gdzie znalazła się?
Na internecie. Tak? Wow. Okay. To jest właśnie ta firma. I tam są takie zdrowe. To jest zdrowy kalendarz. Nie czekoladki, bo wy nie jecie, wy się zdrowo odżywiacie. To nie jeden, nie, ja lubię. Ale to myślę, że to będzie zdecydowanie lepsze. Sprawdzamy. Tak w ogóle ładnie. Marek chyba poczuł, że to jest jedzenie, bo tu się już też próbuje wdrapać. Można sobie zrobić jeszcze ozdobę choinką. Choinkową, tą tutaj na czymś. I aniołek się zrobi. No, aniołek się zrobi taki trójwymiarowy. To nie tu. Nie, to będzie aniołek 3D. Uuu, pracelki jakieś widzę. Nie, faktycznie normalnie jedzonko. Tak. To będzie czekoladowe, mamo. No, o kurde. Czyli coś Wika chciałaś akurat z ciebie. No, patrz, jednak. Poczekaj. Macie stronę pracelki czekoladzie mlecznej. To ja wracam do siebie i też otwieram swój. Wróciłam właśnie od rodziców do mieszkania, przychodzę do łazienki i pierwsze co do makijaż. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja jak wieczorem przychodzę do domu i jestem taka, wiecie, po całym dniu trochę padnięta, to jedyne o czym marzę, to po prostu o tym, żeby zmyć makijaż. Więc ekowaciki w ruch i robię ten makijaż. No i już ostatni krok to kremik. W ogóle swoją drogą bardzo lubię ten krem, co widzicie po opakowaniu jest prawie pusty. Jest dostępny w Drogerii Flowy i powiem wam, że on jest mega i na noc i na co dzień pod makijaż, bardzo go lubię. Fajnie nawilża i sprawdzi się dla większości typów skóry. A ja jutro mam dość ważny dzień. Jutro mam ważną sesję zdjęciową we Wrocławiu, także jutrzejszy vlog będzie wyjazdowy. Wypielęgnowana, gotowa do spania się z wami żegnam i widzimy się we vlogu już jutro. Pa, pa!